Witam Państwa, to jest wieczór z telewizją w Polsce.pl i moją skromną osobą już w tej chwili łączymy się z panem Krzysztofem Drobenem ze Szwecji. Halo, czy pan mnie słyszy, panie Krzysztofie? Oczywiście, słyszę bardzo dobrze. Bardzo mi miło. Czekamy od pana na żywą, ważną dla nas tu w Polsce. Ważną dlatego, że Szwecja jest naszym przez Bałtyk, ale jednak sąsiadem. I ważną dlatego, że pewne procesy w Polsce można postrzegać podobnie, idą w podobnym kierunku być może, jak procesy, które daleko już zaszły w Szwecji. Jak wygląda dziś sytuacja na ulicach Szwecji? Może pan w różnych wymiarach ją postara się opisać. No, jakby tu powiedzieć, ja zmotywowałem się, żeby zadzwonić do waszej radiostacji po obejrzeniu na YouTubie wywiadu z Jurkiem z Jerzym Grunwaldem. Widziałem jego wystąpienia w telewizji polskiej w jedynce chyba, czy w dwójce, jedną lub dwukrotnie i bardzo mi się to spodobało, ponieważ on po prostu powiedział to, co jest bardzo istotne, żeby coś powiedzieć na temat danego kraju, to trzeba w nim mieszkać. Nie wystarczy pojechać na urlop na tydzień czy na dwa tygodnie, bo wtedy wszystko jest piękne. Trzeba w nim pomieszkać. A my mieszkamy tu już proszę pana, od 81 roku, 13 grudnia dokładnie. Także wiemy jest już pan coś na ten temat emigrantem, niż normalny. Jest pan emigrantem stanu wojennego, można powiedzieć, tak? Został pan na tym ostatnim promie, tak jak w filmie, który wszyscy znamy, ostatni prom, i pan na tym promie do Szwecji 13 grudnia 81 roku pozostał tam właśnie. Nie wiem, czy to był akurat ten prom, ale to był ten ostatni, który ze Świnoujścia wychodził. Wiem, że dosyć dawało ostro, dmuchało paskudnie, bujało, jechaliśmy w świat, dziecko malutkie, jedno, drugie małe, jechaliśmy w świat po prostu w ucieczce przed komunizmem. Mieliśmy dość komunizmu. A w tej chwili wracamy do Polski w ucieczce przed islamem. Także no niestety, człowiek tak ciągle przed czymś. Naprawdę, wraca pan, naprawdę wraca pan do starego kraju? Jak to? Kiedy? Rzeczywiście już pan się pakuje i jedną nogą pan jest w Polsce? Oczywiście, że tak. Wracamy do swojego, do naszego miasta, do Bydgoszczy, do rodzinnego miasta. No niestety pokrzyżowało nam to wszystkie plany, ponieważ mieliśmy już życie ustawione na stałe. Wszystko było ładnie zaplanowane, mieszkanko, ale no niestety wracamy z powrotem i nie żałuję tego, że wracamy, ponieważ zaczniemy, będziemy mogli pożyć trochę w końcu, bo niestety tutaj jest bardzo smutno, powiedziałbym. No ale co się dzieje? Niech pan trochę opisze tą rzeczywistość, bo nasi widzowie ciągle jeszcze nie czują tego, co pan przeżył i dlaczego pan z tego, wydawać by się kiedyś dla nas było magicznego, przebogatego kraju, jakim była Szwecja. Szwecja była krajem naszych marzeń. Patrzyliśmy na wystawy sklepowe, na bogactwo tego kraju, na bogactwo tych ludzi. Co się zmieniło? Dlaczego dziś tam nie można żyć? Proszę nam opowiedzieć. Ma pan rację zupełną. Kiedy przyjechaliśmy, to dla nas był szokiem papier toaletowy i płytki w ubikacji na dworcu kolejowym, gdzie wylądowaliśmy wczesnym rankiem 13 grudnia. Było to wszystko nowe, to było wszystko zupełnie nierealne jakby, ponieważ no wyjechaliśmy, co by to mówić, no z naszych warunków komunistycznych, w których się żyło, no żyliśmy i było wszystko dobrze. Ale kiedy przyjechaliśmy tutaj, to był zupełnie inny świat i wszystko nam się podobało. Spotkaliśmy ludzi, którzy nam pomogli pójść na policję emigracyjną, bo zaraz państwo szwedzkie ogłosiło, że wszyscy Polacy, którzy się znajdują tutaj, mogą poprosić o pozwolenie na pobyt do czasu, kiedy się sytuacja w Polsce nie wyjaśni i tak dalej. I to był naprawdę, naprawdę miły, przyjemny kraj. Ludzie byli życzliwi, był spokój na ulicach, wszyscy się uśmiechali do siebie. Ja pamiętam taką legendę, wejdę panu w słowo, pamiętam taką legendę, że w Szwecji było tak, tam długo rządzili konserwatyści, że można było zostawić banknoty niemalże na ulicy albo bardzo cenny zegarek na stoliku w restauracji i nikt go nie ruszył i nikt go nie ukradł.
I tak myślano, tak mówiono, jeszcze pamiętam w latach mojego dzieciństwa, w latach 70. o Szwecji, że to jest niezwykły kraj, gdzie nie kradnie się, gdzie ludzie są życzliwi, gdzie jest wielkie bogactwo. Proszę pana, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Stare polskie przysłowie. My zostawiliśmy, córka zostawia na dworcu misia w Malmę. Ja poszedłem, płakała w hotelu, bo ona misia zostawiła. Ja mówię, Jezus Maria, tego misia już na pewno nie ma tam. Poszedłem, bo to było bliziutko od dworca. Oczywiście misiu leżał. Tylko że to było 36-7 lat temu. Od tego czasu się bardzo dużo zmieniło i to już nie jest ten kraj, co był kiedyś. Jak teraz wygląda? Co się zmieniło? Proszę nam opowiedzieć. Proszę pana, zmieniło się bardzo dużo. Zmieniło się znacznie bardziej odczuwalne od jesieni 2015 roku, kiedy ta fala zalała emigracji Szwecję. My chodziliśmy zobaczyć, proszę pana, na dworzec kolejowy, to dziennie do Malmy wchodziło 2-3 tysiące ludzi. I to nie byli uchodźcy, o których się trąbiło w telewizji, że biedne kobiety, że biedne dzieci. Bzdura, nonsens. Tak jak Jerzy Grunwald mówił, to są nachodźcy. To nie są ludzie, którzy tu przyszli, żeby budować ten kraj, tylko po prostu, żeby korzystać. Oni traktują Europę i Szwecję jako bankomat, z którego się wyciąga pieniądze. Proszę pana, jeżeli ktoś mnie porównuje, bo niektórzy mówią, ty też jesteś emigrantem. Tak, jestem też emigrantem, ale ja pracowałem zaraz po przyjeździe. Tutaj ja wyjechałem w świat, szukając innego miejsca, gdzie będzie daleko od komunizmu. Niestety bardzo blisko wylądowałem. I wylądowałem w centrum komunizmu, o czym nie miałem pojęcia na początku. I proszę pana, ja pracowałem, żona pracowała całe życie, dzieci wyszkolone, wyuczone, pracują, mają rodziny. Także jeżeli ktoś mnie będzie porównywał z tym, co się dzieje teraz, to ja mogę być bardzo niemiły w obcowaniu, ponieważ emigrant nie jest odpowiednim słowem do wszystkich osób, które szukają rzekomo schronienia. Ale co się dzieje? Się to, że proszę pana, w szkołach poziom potwornie upada. Służba zdrowia dostaje popalić, brak środków na to, nie ma pieniędzy. Policjanci odchodzą ze służby nie ze względu na wiek emerytalny, tylko ze względu na to, że po prostu tą pracę, którą oni sobie wymarzyli, to już nie jest ta praca. Oni muszą wyciszać te wszystkie przypadki gwałtów, napadów. Niech pan sobie wyobrazi, czy państwo niech sobie wyobrażą, że tu w ogóle oficjalnie nie podaje się obywatelstwa przestępców, tych zbiorowych gwałtów, napadów, kradzieży, rabunków, tego strzelanin się nie podaje. W ogóle. Nie ma w ogóle żadnych narodowości. To jest nie do pomyślenia. I społeczeństwo szwedzkie rośnie w tej nieświadomości, nie wiedząc w ogóle, co się dzieje. No ale, także tak, no jak mogą tego nie widzieć? Ilu, zacznijmy od tego. Ilu jest w tej chwili uchodźców, imigrantów, nazwijmy to, z krajów afrykańskich, Azji Środkowej? Ilu ich jest w tej chwili w Szwecji? Proszę pana, ilu jest tego dokładnie, nikt nie wie, ponieważ jesienią 2015 roku wjechało około 160 tysięcy. Policjanci stali na dworcu i tylko liczyli ich. 1, 2, 3, 4, 10, kreska, następna dziesiątka. I na to tak to wyglądało. A podobno 60 tysięcy zniknęło bez żadnych, bez zgłaszania się na policję, bez niczego. Po prostu zniknęli w społeczeństwie. Nie ma ich. Także to naprawdę trudno jest określić, ile ich jest. Rozumiem, no ale pewnie stanowią ze 20-30% na oko obecnej społeczności Szwecji. No, skoro stanowią taki problem, no to tak ta liczba musi mniej więcej wyglądać, prawda? Proszę pana, problem stwarzają nie tylko oni. Oczywiście, że stwarzają oni problem i to nie da się ukryć. I dlatego chciałbym ostrzec właśnie społeczeństwo polskie, żeby nie wierzyło naiwnie w przekonywanie, że to są biedni ludzie, że oni przychodzą po pomoc, oni uciekają przed bombami. Panie Piotrze, jest to jedna wielka bzdura. To są ludzie,
którzy doskonale wiedzą, co im się należy, kiedy, gdzie i co mają dostać. Proszę pana, jeżeli w ambasadach szwedzkich były wywieszane w Azji Mniejszej i w Afryce, w języku między innymi arabskim, było wywieszane tablice duże, komu się co i ile należy, to niech pan się nie dziwi, że oni tak tu ciągną jak do Mekki. Przecież to jest, proszę pana, raj dla nich. To jest raj dla tych nowo przybyłych. I to nie ma nic wspólnego z żadną wojną. Rozumiem, proszę, że nie podejmują... Najgorsi gwałciciele zbiorowi, według statystyki, to jest, proszę pana, Erytrea, to jest Somalia, Afganistan. Niech mi pan powie, jaka tam jest wojna. A biedni Syryjczycy, proszę pana, jeżeli pan będzie śledził wszystkie ataki terrorystyczne, to zauważy pan, jeżeli się uda panu dowiedzieć, kto brał udział w tym ataku, większość w nich to są biedni Syryjczycy. To są ci ludzie, którzy są w drodze, w ucieczce przed wojną, przed prześladowaniami. A jak pan myśli, jeżeli zaczęły się rozruby w Syrii i rozwalono więzienia, to gdzie ci ludzie, co uciekli z więzień? Przestępcy, gdzie oni są? Oni są już w Europie, proszę pana. I tego nikt nie jest w stanie odróżnić od rzeczywiście od ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Ale skupmy się na tym, jakie ma możliwości obronne Szwecja tu i teraz. Rozumiem, że jest taka sytuacja, że przed społeczeństwem ukrywane są te fakty. Ale jak one mogą być ukrywane? Przecież widzą Szwedzi, tak jak my dzisiaj w Warszawie widzimy tężejący tłum ciemnoskórych imigrantów. No oni widzą to razy 5, razy 10. Widzą coraz większą liczbę agresywnie zachowujących się przybyszów. Czy to jest wielka medialna mistyfikacja, czy może po prostu Szwedzi mają takie cechy, że ciągle jeszcze uważają, że pełnią swoistą misję samarytańską, misję charytatywną, że ciągle jeszcze nie przekroczyli ci imigranci takiego progu, żeby wprowadzić społeczeństwo w stan permanentnego zagrożenia? Może jeden z tych scenariuszy ma rację bytu? Proszę pana, to jest tak. Społeczeństwo w dużej wierze jest nieświadome z tego, co się dzieje. Gdyby kobieta wychodząca wieczorem o 10 z pieskiem, która została zgwałcona przez tych nowo przybyłych, gdyby ona wiedziała, że takie rzeczy się dzieją, to ona by poszła z koleżanką albo z sąsiadką, z sąsiadem. Gdyby pani 82-letnia poszła umyć nagrobek swojego męża, gdyby ona wiedziała, co się wyrabia, ona by nie poszła sama na ten cmentarz. Proszę pana, dziewczyna 17-letnia została przed gwiazdką zgwałcona w brutalny sposób w Malmę na placu zabaw na Sofielund. To jest dzielnica Malmę, gdy myśmy też tam mieszkali. Kiedyś był bardzo, to był spokój. Ona została zgwałcona przez czterech nowo przybyłych. Się skończyło na tym, że polali jej, jakby tu powiedzieć, w krocze nalali płynu do, proszę pana, do rozpalania grilla i podpalili. Policjant powiedział, po 35 latach służby on tak brutalnego gwałtu zbiorowego nie widział. Ale w mediach pan nie zobaczył nic na ten temat. Po prostu należy wyciszać. I to doprowadza do tego, że... W telewizji, proszę pana, było na pasku ostrzeżenie, zaraz po tym wypadku, żeby kobiety nie wychodziły w Malmę wieczorem o zmroku same na ulicach. I trwało to dosłownie z pół dnia, a potem sprostowano, że już jest bezpiecznie, już kobiety mogą wychodzić. Widocznie jakiś opierdal z góry się, za przeproszeniem, sięgnął. Co wy wyrabiacie w tym Malmę? Jak to jest niebezpiecznie? Jak my przed światem wyglądamy? Przecież jest bezpiecznie. Jest to wycofane. Ja rozumiem, że jest taka sytuacja, że media to w jakiś sposób kamuflują, ale przecież chyba są jakieś ruchy oddolne, jakieś stowarzyszenia, jakieś partie polityczne, które jednak widzą tą sprawę i które jednak no, budują jakąś informację. No sam fakt, że pan przecież nie jest zmanipulowany, że pan podjął tak dramatyczną decyzję, że wyjeżdża pan, że właśnie jest pan, jak mówię, w trakcie wyprowadzki ze Szwecji. Jerzy Grunwald idzie tą samą drogą. No więc chyba jest jakaś opozycja do tego bloku medialnego, do tego milczenia w tej sprawie. Proszę pana, jest opozycja, oczywiście.
jest tak zwana Fidesz Demokrater, partia, która w tej chwili stało się tak, jak ja przewidywałem, że wszyscy oficjalnie będą głosowali na nich, a potem jak przyszło co do czego, to w ząbkach zanieśli głosy, zagłosowali na socjalistów. Dlaczego? Dlaczego? A jest jeszcze... Dlaczego? Dlaczego, proszę pana? Nie wiem. I tego nikt nie wie, bo jak z ludźmi rozmawiam, jest jeszcze jedna partia, która się nazywa OFS, czyli Alternative für Sverige, Alternatywa dla Szwecji. Ta partia jest bardzo, powiedziałbym, mocno do przodu. Chce totalnie powstrzymać emigrację, chce po prostu ukrócić prawa, chce stawiać wymagania, bo przecież tutaj nie stawia się zupełnie żadnych wymagań tym nowo przybyłym. Dla nich są wszystkie przywileje. Proszę pana, ja po 30 latach pracy mam emeryturę w wysokości 7500 koron. Nowo przybyli mają 22 tysiące. Czy może pan zrozumieć, że jestem leciutko rozżalony? Panie Krzysztofie, ale proszę w takim razie mi wyjaśnić, no dlaczego tak jest, bo ja ciągle tego nie rozumiem. Dlaczego, skoro jest taka skala zagrożenia, skoro każdy obywatel no, widzi to, co widzi na ulicach, dlaczego ciągle ludzie głosują na socjalistów i dlaczego ciągle te partie, które rosną na fali protestu, no dlaczego one nie biorą góry? Proszę pana, w Polsce mówi się, że jest zamordostwo. Takiego zamordostwa jak w Szwecji, zamordyzm, to chyba nie ma mało co szukać ze świecą w Europie. Proszę pana, ludzie plują na internecie, ale ludzie się po prostu boją z tego względu, że obojętnie co pan powie, to jest pan islamofobem, pan jest rasistą, pan jest, proszę pana, ksenofoben i wszystko co możliwe. Czyli terror poprawności politycznej. No i bo czas nas się kończy, a ja bardzo bym chciał, żeby pan taką konkluzję tutaj nam wypowiedział. Co dalej? Do czego to zmierza? Jak pan widzi rozwiązanie czy przyszłość Szwecji w takiej sytuacji, jak tutaj pan dramatycznie przyznam opisał? Proszę pana, powiem tak szybciutko. To nie jest tak, że ludzie na ulicy się strzelają i ludzie na narożniku gwałcą jedni drugich. Tak nie jest. Ale to jest burza pod pokrywką i ja chciałbym zaapelować do Polaków, żeby nie dali się zwieść Europie, nie dali się zwieść propagandzie, że napływ tych emigrantów to jest nabytek kulturalny. Jest to totalna bzdura. To są ludzie, którzy prezentują zupełnie inną kulturę, zupełnie stosunek do innych ludzi. Ich celem jest po prostu wyniszczenie tej rasy, która jest niewierna. Czyli pan jest niewierny, pańska żona jest niewierna i reszta jest niewierna. Musimy kończyć. Panie Krzysztofie, musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Niewierni. Bardzo dziękuję panu za te ważne informacje. My dzisiaj już w programie apelowaliśmy do polskiego rządu o politykę imigracyjną. My co prawda nie mamy tak jednostronnej imigracji z krajów muzułmańskich, z krajów, gdzie panuje islam, ale też już imigranci z islamu w skali poważnej pojawiają się u nas, więc apelowaliśmy już do rządu o zajęcie się tą sprawą. Mamy nadzieję, że wreszcie rząd weźmie to poważnie, na poważnie tą sprawę. Po pana głosie nasz głos brzmi mocniej. Jeszcze raz panu Krzysztofowi bardzo dziękujemy. Drodzy państwo, to była ostatnia odsłona naszego wieczoru w telewizji w Polsce.pl. Piotr Barełkowski, zostańcie z telewizją w Polsce.pl.